Bardzo serdecznie pana witam na tym akwinackim StreamYardzie. Cieszę się, że mamy okazję porozmawiać. No i nie mamy żadnego ustalonego trybu rozmowy, czyli będziemy się starali po prostu nie pokłócić i wzajemnie sobie w słowo nie wchodzić, prawda? Chcieliśmy rozmawiać o tym, czy człowiek poznaje rzeczywistość, czy jej nie poznaje. I tutaj może, być może ja teraz po tym moim krótkim wstępie pozwolę panu postawić tezę albo podzielić się przemyśleniami co do tego, co ja wcześniej powiedziałem, bo jednak w jakiś sposób nagrałem komentarz do naszej rozmowy i pan najwyraźniej ten komentarz oglądał, to może są tutaj jakieś... Tak, chociaż ja myślę, że by bardzo pomogło, gdyby ksiądz tak pokrótce przypomniał, gdzie ksiądz dokładnie widzi ten problem, no to wtedy ja bym się do tego odniósł może. Jeżeli coś mógłbym tylko powiedzieć na początek, to chciałbym jakby zarysować, dlaczego ten temat jest dla mnie tak ważny, jeśli chodzi o najważniejszy kontekst tego tematu, bo jakby od niego bardzo dużo zależy moim zdaniem. To nie jest taki tylko temat właśnie zupełnie akademicki czy teoretyczny, ale on od niego bardzo dużo zależy, jeśli chodzi o właśnie takie rzeczy jak wiarygodność Kościoła na przykład. Przytoczę to sformułowanie dogmatyczne, które mam na myśli i które tu jest takie ważne, z podkreśleniem tego, co w nim jest najważniejsze. Mianowicie Sobór Watykański I, Konstytucja Dei Filius definiuje: Święta Matka Kościół utrzymuje i naucza, że Boga, początek i cel wszystkich rzeczy, na pewno można poznać z rzeczy stworzonych naturalnym światłem rozumu ludzkiego. Gdyby ktoś mówił, że jednego i prawdziwego Boga, naszego Stwórcę i Pana, nie można poznać ze stworzeń w sposób pewny z pomocą naturalnego światła rozumu ludzkiego, niech będzie wyklęty. I ja jakby najbardziej mnie interesuje w tym sformułowaniu ten fragment w sposób pewny. Ja tutaj tego nie rozumiem, jak to by ewentualnie było możliwe. Bo jeżeli by to nie było możliwe, no to po pierwsze, no coś z tym sformułowaniem dogmatycznym jest nie tak, a po drugie, no to bardzo mocno rzutuje na wiarygodność Kościoła jako takiego, który z urzędu magisterium nieomylnego formułuje definicję, która jest niemożliwa do spełnienia, a w którą katolik ma obowiązek wierzyć. Więc dlatego mnie się wydaje, to jest taki ten najszerszy kontekst, w którym ja odczytuję, że ten nasz temat jest taki ważny, że ostatecznie tu się rozchodzi o wiarygodność Kościoła, wiarygodność magisterium jako tego urzędu, który ma definiować sensowne i wiarygodne orzeczenia. Bo jeżeli nie możemy niczego poznać z pewnością, a szczególnie jeżeli Boga nie możemy poznać z pewnością, to z magisterium Kościoła katolickiego jest jakiś poważny problem. Tak bym to widział. Także jeżeli ksiądz by miał ochotę zacząć od obrony, że coś można poznać z pewnością, to ja bym się do tego... To ciekawe. Szczerze mówiąc, tego się nie spodziewałem, że w tym widzi pan jakby najważniejszy aspekt tego konfliktu. Moim zdaniem, to znaczy ja widzę tutaj dużo zagadnienie, dużo, dużo ważniejsze tak naprawdę. Może to zabrzmieć trochę dziwnie, no bo w końcu chodzi o wiarygodność Kościoła. Natomiast zagadnienie dużo, dużo szersze. To znaczy, moim zdaniem jest to zagadnienie tak kluczowe, tak fundamentalne, że zahacza faktycznie o to, co powiedział Arystoteles, że człowiek, który neguje te pierwsze zasady naszego myślenia, on w ogóle nie używa swojego rozumu. To znaczy ja uważam, że ideologia czy poglądy, które idą w stronę podważania tych podstawowych zasad naszego rozumu, czyli ostatecznie te idee, które podważają możliwość poznania rzeczywistości. Uważam, że te idee są tak niebezpieczne jak mało co innego. To znaczy uważam, że są wielkim zagrożeniem dla racjonalności, czyli dla używania naszego rozumu. O tym mówiliśmy trochę, to zahaczyłem to i pan wtedy później mi to zarzucił, że ja tutaj straszę naszych widzów, że oto teraz koniec nauki i zdrowego rozsądku, bo pan Fiałkowski
I dzisiaj Bo pan też. Siołkowski twierdzi, że nie można poznać na sposób rozumowy obiektywnej rzeczywistości. I myślę, że do sedna to sobie jeszcze przejdziemy, ale chciałbym wyjaśnić słowa, których będę używał. Postarałem się tutaj trochę pana, naśladując z poprzedniej rozmowy, posłużyć po prostu słownikiem PWN, tak żebyśmy mieli w miarę niezależne źródło, bez wątpienia nie jakieś wrogie którejkolwiek ze stron. A więc jako obiektywny słownik PWN w drugim znaczeniu, pierwsze nas nie interesuje, pierwsze jest odznaczające się obiektywizmem wolny od uprzedzeń, w drugim znaczeniu istniejący niezależnie od poznającego podmiotu. I w tym znaczeniu będę używał tego słowa, obiektywny, istniejący niezależnie od poznającego podmiotu. Obiektywizm z kolei PWN definiuje jako w ontologii pogląd, zgodnie z którym przedmiot poznania istnieje poza podmiotem poznającym i niezależnie od niego. I tutaj też, jeśli będę mówił o obiektywizmie, to właśnie w tym znaczeniu, co jest prostym wnioskiem w zasadzie z tego, jak rozumiemy słowo obiektywny. Rzeczywistość słownik PWN definiuje jako to, co istnieje naprawdę. I tutaj się to trochę... No, w pewnym sensie będzie zapętlało, ale myślę, że uda nam się to odpętlić. To, co istnieje naprawdę, albo takie drugie, w drugim znaczeniu, sytuacje lub warunki, w których ktoś żyje, coś się odbywa. To dla nas nieistotne w tej chwili. Więc jak będę rozumiał obiektywną rzeczywistość? Będę to rozumiał jako to, co istnieje niezależnie od poznania podmiotu, niezależnie od tego, czy ktoś to poznaje, czy nie. A więc to, co istnieje niezależnie od poznającego podmiotu. Natomiast racjonalny, to pan cytował w ostatniej naszej rozmowie, będę używał tego słowa w dwóch podanych tam znaczeniach, czyli oparty na logicznym rozumowaniu albo kierujący się rozumem, logiką, rzadziej oparty na nowoczesnych naukowych metodach, choć może się również zdarzyć. Aksjomat, też sobie sprawdziłem, co PWN o aksjomacie mówi. W logice założenie, które przyjmuje się bez dowodu w systemie dedukcyjnym lub pogląd, twierdzenie, które przyjmuje się za oczywiste. Mi się obie definicje nie do końca podobają. Dla mnie aksjomat, czy tak spontanicznie, rozumiałbym go jako założenie, które umożliwia funkcjonowanie jakiegoś systemu. I to o tym, tak, o tym myślę, że będziemy sobie... Ale to się chyba nie wyklucza z tymi definicjami. Czy co konkretnie by się księdzu w nich nie podobało? Nie wyklucza się, natomiast tutaj jest bardzo mocno podkreślone to, że przyjmuje się go bez dowodu. Moim zdaniem nie jest to to, przez co należy aksjomat zdefiniować. To znaczy... No, może zależy od tego, jakbyśmy zdefiniowali ten dowód. Moim zdaniem można dowieść funkcjonalności aksjomatu, to znaczy tego, że on się sprawdza w jakiś sposób, natomiast faktycznie musi on zostać wcześniej założony, to znaczy z definicji tak będzie on czymś, co zostaje założone, natomiast no, nie jest on moim zdaniem, znaczy tutaj jakby za bardzo brzmi moim zdaniem to oderwanie od tych dowodów, ale no, chyba nie ma tutaj. Ale bez demonstracji logicznej aksjomat się przyjmuje, tak? Można w jakiś inny sposób wykazywać, tak jak Arystoteles wykazywał w zasadzie niesprzeczności, że niby ona jest bez dowodu, niby nie trzeba jej dowodzić, ale następnie bardzo dużo czasu poświęca udowodnieniu, że ta zasada musi obowiązywać, prawda? No i to jest mniej więcej to, o czym mówię właśnie, czyli wprawdzie nie tak, zostaje... Tak, no dobrze, myślę, że... Myślę, że tutaj nie ma większego problemu między nami. Dobrze. A więc jeśli chodzi teraz o obiektywną rzeczywistość i o te nasze aksjomaty naszego myślenia, jakie jest moje stanowisko? Może najpierw jeśli chodzi o obiektywną rzeczywistość. Tutaj trzeba odróżnić to, jaka jest ta rzeczywistość, pytanie o to, jaka ona jest, od tego, czy jest ona po prostu niezależna od podmiotu. I moim zdaniem
jak najbardziej można stwierdzić, że jest ona niezależna od podmiotu, w tym sensie, że różne podmioty mogą odbierać tą rzeczywistość, weryfikować swoje obserwacje, formułować tezy, które są obowiązujące niezależnie od podmiotu, niezależnie od tego, kto to badanie prowadzi, ta teza później będzie prawdziwa albo fałszywa. Także moim zdaniem możemy się kłócić o to, jaka jest natura tej rzeczywistości, natomiast ona jest w tym sensie obiektywna, że faktycznie nie jest zależna od poznającego podmiotu i zasadniczo metoda naukowa, jeśli jest stosowana w sposób właściwy, to nie zależy od tego, kto ją stosuje w zasadzie w żaden sposób, jeśli jest stosowana właściwie. No i druga rzecz, czyli to kwestia obiektywnej rzeczywistości, tej niezależnej od podmiotu. A jeśli chodzi o te aksjomaty, ja w moim komentarzu powiedziałem, że uważam to za ten najbardziej kluczowy punkt w ogóle naszej rozmowy. Ja zrozumiałem z naszej rozmowy pana wypowiedź w ten sposób, że to, co ja nazywam aksjomatami naszego myślenia, czyli na przykład zasadę proporcjonalnej przyczyny, dla pana jest to co najwyżej taka teza naukowa, to znaczy można podobnie jak jakieś prawo fizyki to wprawdzie jakoś sprawdzić, że to działa w ramach naszych obserwacji, natomiast nie należy tego później rozszerzać na żadne inne pola niż na te, w których konkretnie zaobserwowaliśmy, że ona zadziałała. Niewłaściwie przytaczam tutaj pański pogląd. Nie, że nie należy, no bo musiałbym mieć jakąś podstawę, żeby stwierdzić, że nie należy. Ale to być może jakby w dalszej części, tylko wspomnę dokładnie o co chodzi, że nie twierdzę, że nie zależy, no bo nie mam jak tego, nie należy, tylko nie widzę podstaw, żeby uogólnić, albo żeby uogólnić z pewnością. Swoją drogą, czy widzi pan mój prowokacyjny kubek, miłość do prawdy? Tak widzę, tak, widzę. Tak. Prowokacyjnie odpowiem, że każdy może sobie nadać motto swojemu stowarzyszeniu, jakie mu się tylko podoba. No, zgadza się. Dobrze, a więc co do zasady, dobrze przytoczyłem, znaczy tak. Generalnie tak, chodzi o to, że ja się zgadzam, że działa w bardzo wielu obszarach, natomiast nie zgadzam się w tym, że to oznacza, że możemy z pewnością uogólnić to na wszystkie obszary. I właśnie o to mi chodzi. To znaczy, wydaje mi się, że to jest ten kluczowy aspekt. Dlaczego? Bo moim zdaniem, jeśli zadamy sobie pytanie, gdzie ta zasada obowiązuje, to musimy stwierdzić, że ona nie obowiązuje tak po prostu, na przykład jako tylko i wyłącznie zasada dotycząca materii, ani nawet po prostu zasada dotycząca czasu, tylko obserwujemy ją właśnie jako zasada tego, jak funkcjonuje nasze logiczne myślenie. Czyli uważam, że zasada, na przykład zasada proporcjonalnej przyczyny i inne, te zupełnie podstawowe aksjomaty właśnie naszego myślenia, że są one tym systemem operacyjnym naszego poznania, że są one kluczem, dzięki któremu czy w którym interpretujemy wszystko, co tylko poznajemy poprzez zmysły. I że dokładnie taką wagę musimy tym aksjomatom nadać. To znaczy jako klucz do całego poznania, klucz interpretacyjny, klucz, który służy do odczytania całej rzeczywistości naszego poznania. I teraz, czy to jest pewne, czy to nie jest pewne, czy ten aksjomat w ten sposób ma jakąś większą pewność, czy ma mniejszą pewność? No moim zdaniem, skoro jest to klucz, w którym całe nasze rozumowanie się odbywa, to jakikolwiek, to znaczy żaden wniosek wyciągnięty w ramach jakiegokolwiek racjonalnego myślenia nie będzie się cieszył większą pewnością niż te aksjomaty. Za każdym razem, gdy wyciągamy jakikolwiek wniosek, używamy tych aksjomatów. A więc żaden wniosek nie może się cieszyć większą pewnością. A więc te aksjomaty, innymi słowy, cieszą się przynajmniej równą pewnością, co najbardziej pewne tezy, jakie postawimy, włącznie z tymi najbardziej pewnymi tezami naukowymi. To znaczy, że na przykład teza, że Ziemia nie jest płaska, albo że Ziemia krąży wokół Słońca, ona nie jest bardziej pewna
niż te podstawowe aksjomaty naszego myślenia. Wręcz przeciwnie, musi być mniej pewna, bo opiera się na jeszcze większej ilości przesłanek czy obserwacji, to znaczy jest tam więcej procesów, z których każdy z nich w jakiś sposób teoretycznie przynajmniej jest podważalny. A więc moim zdaniem te aksjomaty musimy traktować jako najbardziej pewne, co posiadamy. I teraz, no właśnie, może oddam panu słowo i co pan na to? Czy zgadza się pan z tym, czy jednak nie? Bardzo dużo naraz wątków do poruszenia. Postaram się w jakiejś sensownej kolejności je poruszyć. Myślę, że najważniejsze, co trzeba na początek powiedzieć, z czym się nie zgadzam, to jest, mówimy o tak zwanych pierwszych zasadach. Jeżeli tutaj ksiądz się na tym lepiej zna, to proszę mnie poprawiać, jeżeli coś powiem nie tak. Mówimy o tak zwanych pierwszych zasadach, które Tomasz przejął od Arystotelesa, czy wyinterpretował z Arystotelesa, może bardziej. Czy ksiądz potrafi wskazać tak na szybko, gdzie konkretnie u Arystotelesa ta czwarta zasada, o której mówimy, czyli zasada racji dostatecznej, czy gdzie, proporcjonalnej przyczyny, gdzie ona niestety konkretnie nie jest? Potrafię. U Arystotelesa. No ja trochę szukałem i nie znalazłem. Najbliżej, co znalazłem, to znalazłem tam, gdzie Arystoteles pisze o zasadzie niesprzeczności, czyli w czwartej księdze metafizyki. I moim zdaniem stawianie, bo są klasycznie, są cztery te pierwsze zasady rozumiane, prawda? Niesprzeczności, tożsamości, wyłączonego środka i dodaje się do tego zasady racji dostatecznej. Moim zdaniem dodawanie do tych pierwszych, bo tak, zasada niesprzeczności moim zdaniem jest o tyle nieproblematyczna, że tak jak Arystoteles pisze, żeby cokolwiek myśleć, mówić i działać, to trzeba, ta zasada realizuje się, jeżeli cokolwiek mówimy, tak, czy myślimy, bo jeżeli ja wypowiadam jakieś zdanie, to oddzielam to, co zawiera się w treści tego zdania od wszystkiego innego, czyli mówiąc cokolwiek, nie mogę jednocześnie mieć na myśli tego i czegoś przeciwnego, tak? To jest ta argumentacja, to trudno się z nią nie zgodzić. Zasada tożsamości to jest praktycznie to samo. Z zasadą wyłączonego środka już jest pewien problem, bo ona zakłada dwuwartościową logikę, ale to pewnie nie o tym dzisiaj będziemy mówić. Natomiast zasada racji dostatecznej moim zdaniem jest pewnym nieporozumieniem ją umieszczać na tym samym stopniu nieproblematyczności, co zasadę niesprzeczności. Ona ani nie wynika z zasady niesprzeczności, ani nie jest regułą logiczną, ani nie jest tautologią. Ona jakby wykracza poza same unormowanie myślenia i mówienia i odnosi się, jest sądem syntetycznym. Ona mówi o sądach i mówi o rzeczywistości, coś konkretnego. Moim zdaniem natura tej zasady jest zupełnie inna niż zasady niesprzeczności i no chyba, że no, ksiądz chciałby jakoś to skomentować, że ona jednak mówi coś o sądach i mówi coś o twierdzeniach i mówi i w takiej normalnej interpretacji, że mówi również o rzeczywistości coś, ona jakby w ogóle nie przypomina tego poziomu oczywistości, która ma zasada niesprzeczności. Czy gdzieś się mylę? To jest bardzo, bardzo ciekawa myśl. Ja tak spontanicznie raczej bym powiedział, że ona być może jest jeszcze bardziej fundamentalna niż zasada niesprzeczności. Zasada racji dostatecznej. To znaczy, trudno mi jest ją zaklasyfikować gdziekolwiek niżej. Dlaczego? Dlatego, że żeby wydać jakikolwiek osąd, potrzebujemy, może nie osąd, ale żeby wyciągnąć jakikolwiek wniosek, potrzebujemy tej zasady racji dostatecznej. To znaczy, jeśli nie jest ona potrzebna, jeśli jest ona, gdyby była na jakimkolwiek niższym poziomie, to należałoby wyobrazić sobie sytuację, gdzie ona przestaje obowiązywać. Natomiast my w naszym sposobie myślenia zawsze musimy ją założyć. To znaczy, nie
jeśli ona by przestała obowiązywać i my mielibyśmy coś powiedzieć, to nawet nasze słowa niekoniecznie odpowiadałyby naszym myślom. Albo, to znaczy, nie ma bezproporcjonalności przyczyny. Tak to jest, tak, moim zdaniem to jest tak na takim podstawowym poziomie zasada ontyczna, właśnie na poziomie bytu, na poziomie takim ontycznym, że wszystko, co bytuje, musi mieć jakąś proporcjonalną przyczynę, nawet niezależnie od czasu, w sensie zależności czasowej, czy niezależnie od tego, jaki to jest rodzaj tej przyczyny, to zupełnie nie w to nie wchodząc, jeśli tego nie ma, to nie jesteśmy w stanie w żaden sposób odczytać rzeczywistości, bo wtedy wszystko może wynikać ze wszystkiego, albo nic ze wszystkiego, to znaczy, no, raczej wszystko może wynikać ze wszystkiego. Nie jesteśmy... Nie wydaje mi się, ale to jakby spróbujmy zbadać tę zasadę według takich dwóch kryteriów. Jedno już ksiądz wspomniał, czy potrafimy sobie wyobrazić jej zaprzeczenie, i drugie kryterium bym zaproponował takie, czy potrafimy sobie wyobrazić, albo czy jej zaprzeczenie byłoby sprzecznością. I według tych dwóch kryteriów zasada niesprzeczności jest nieproblematyczna. To znaczy, trudno sobie wyobrazić, żeby coś było i nie było pod tym samym względem w tym samym czasie, i zaprzeczenie zasady niesprzeczności byłoby sprzeczne. Natomiast zasada racji dostatecznej nie przechodzi tego testu, bo to jakby spróbujmy. Czy zdanie, że świat istnieje bez przyczyny, po pierwsze, że świat po prostu jest bez przyczyny, czy tego nie da się sobie wyobrazić, albo czy to jest logiczną sprzecznością? Myślę, że tutaj to niejako wracamy do początku naszej dyskusji, to znaczy... No jeżeli założymy zasadę racji dostatecznej, to jest, tak, ale chodzi o samą zasadę. Tak, to znaczy... Czy to jest sprzecznością? Samo w sobie, to znaczy, czy logicznie jest w tym sprzeczność? Nie wiem, faktycznie, czy dostrzegam różnicę w sprzeczności, w zasadzie niesprzeczności. Tam jest to w sposób oczywisty, od razu nielogiczne, przeciwne logice, gdy się to, to zestawi, czy się taki eksperyment zrobi. W przypadku zasady niesprzeczności nie jest to faktycznie tak od razu dla człowieka oczywiste. Natomiast czy poza tym, że nawykliśmy, a przede wszystkim pan nawykł do tego, żeby mówić o tym w ten sposób, że na przykład świat nie ma przyczyny. Czy obserwujemy realnie cokolwiek, co by nie miało przyczyny? Ja może odpowiadając, może podam taki przykład, jak ja rozumiem to rozumowanie, które chyba stoi za tymi argumentami księdza. I chciałem wytłumaczyć te różnice mojego rozumowania tutaj. Mnie się wydaje, że ksiądz twierdzi albo zakłada, że żeby coś móc przewidywać na temat konkretnego wydarzenia, to trzeba założyć działanie jakiegoś bardzo ogólnego prawa. Na przykład, tak jak ja rozumiem to, co ksiądz mówi na temat zasady racji dostatecznej czy proporcjonalnej przyczyny, to rozróżnienie też jest ważne, ale ono może do niego wrócimy. Ja się spodziewałem, od początku, kiedy ksiądz zaproponował tę rozmowę, spodziewałem się, że ta rozmowa będzie miła i ciekawa. I to, co ksiądz mówi, jak ja to rozumiem, to jest coś takiego. Jeżeli ty nie założysz, że obowiązuje obiektywna zasada w kosmosie miłych i ciekawych rozmów, która głosi, że wszystkie rozmowy są miłe i ciekawe, to nie masz żadnych podstaw zakładać, że konkretna rozmowa będzie miła i ciekawa. Otóż chciałbym, żeby ksiądz zobaczył, jak to wygląda z mojego punktu widzenia. Mnie się wydaje, że zupełnie czymś innym są podstawy do oczekiwania, że w konkretnym przypadku jakaś zasada będzie się sprawdzać, a czym innym jest podstawa do tego, żeby uznać, że jakaś zasada obiektywnie zawsze obowiązuje. I teraz wszystkie
jakby wydarzenia, byty naszego życia codziennego, na ile je rozumiemy, to zakładanie, że one miały jakąś przyczynę, jest produktywne, jest użyteczne. Nie ma powodów, żeby w to wątpić. Natomiast to jest zupełnie inne zagadnienie niż, czy to jest podstawa do tego, żeby powiedzieć, że wobec tego, więc ergo, świat jako całość albo pierwszy byt, który się pojawił na świecie, to do niego też na pewno stosuje się ta zasada. To mnie o to chodzi. Że żadna ilość, czy ksiądz jakby, bo mieliśmy tylko parę sekund na to, żeby porozmawiać konkretnie o problemie indukcji zupełnej ostatnio. Czy ten problem jest dla księdza zrozumiały, o którym wspominałem ostatnio? To znaczy, ma pan na myśli to, co pan przed chwilą powiedział, czy odwołuje się pan jeszcze do czegoś z poprzedniej rozmowy? Do poprzedniej, że problem indukcji zupełnej polega na tym, że żadna ilość poszczególnych obserwacji jakiejś klasy zjawisk nie daje podstaw do uogólnienia z pewnością żadnego twierdzenia o tej klasie zjawisk, ponieważ jakaś następna obserwacja, której po prostu jeszcze nie natrafiliśmy, może sfalsyfikować to nasze twierdzenie. I jakby z tego punktu widzenia żadna ilość przykładów o benzynie i pieniądzach czy czymkolwiek, o czym ksiądz może powiedzieć, jakby to są argumenty, żeby te zasady uznawać jako użyteczną, ale nie żeby ją uznawać za pewną. Tak, tutaj poruszyliśmy dwie różne rzeczy. To znaczy, na początku ta zasada o miłych i przyjemnych rozmowach, no to jest zasada, która równie dobrze można by mówić o zasadzie o niemiłych i nieprzyjemnych rozmów, bo takie zdarzają się przynajmniej równie często, no, chociaż może to jednak zbyt pesymistyczne, ale to jednak jest tylko i wyłącznie chwyt retoryczny moim zdaniem. To znaczy nie oddaje to mojego poglądu na sprawę, ale lepiej to zobrazuje właśnie ten prawdziwy zarzut i prawdziwy problem, który pan przedstawił w drugiej części tej odpowiedzi i który moim zdaniem jest właśnie tylko bardziej logicznym przedstawieniem tego, co zostało powiedziane wcześniej. Tak to postrzegam. To znaczy, tak, to, że ileś razy doświadczyliśmy czegoś, nie upoważnia nas od razu do tego, żeby założyć, że jest jakaś wieczna zasada, że właśnie tak to musi się dziać. To jest zupełnie, zupełnie oczywiste. Dlatego od samego początku wyszedłem od tego, że zasada proporcjonalnej przyczyny to nie jest tylko coś, co zostaje zaobserwowane w rzeczywistości, tylko to jest klucz, którego musimy użyć, żeby cokolwiek pomyśleć. Znowu będę wracał do tego, bo wydaje mi się, że to jest tutaj najbardziej kluczowe. To znaczy, nie wypowiadając jakiekolwiek prawo, na przykład E równa się MC kwadrat, od razu muszę mieć w głowie proporcjonalną, muszę użyć zasady proporcjonalnej przyczyny. Bo jeśli nie, no to w jaki sposób mogę powiedzieć, że coś równa się coś, tak? Skoro nie ma konieczności proporcjonalnej przyczyny, to wszystko może wynikać ze wszystkiego. Chyba że, znaczy nie, właśnie, ksiądz wyciąga bardzo daleko idące wnioski z bardzo niewielkiej ilości danych. Ja jednak bym bronił, że mój przykład z zasady miłych i ciekawych rozmów nie jest tylko chwytem retorycznym, bo miał zilustrować bezpodstawność księdza obaw o losy nauki. Bo ksiądz mówi, że jeżeli ktoś nie założy zasady proporcjonalnej przyczyny, to nie ma żadnych podstaw do uprawiania nauki. No nieprawda. Czym innym są podstawy do oczekiwań w sprawie konkretów, a czym innym jest uznawanie jakiejś ogólnej zasady. To uznawanie tej ogólnej zasady nie jest konieczne, żeby w konkretnych sytuacjach formułować konkretne nie jest oczekiwania. Konieczne, ale nie sprzyja. O to chodzi.
nie sprzyja rozwojowi nauki. Ale nie jest konieczne. Ale nie jest konieczne. I teraz jak można formułować jakiekolwiek równania, jeżeli się na pewno nie założy zasady proporcjonalnej przyczyny? Otóż po pierwsze, nie trzeba zakładać jako obiektywnie zawsze obowiązującej, można zakładać lokalnie, można zrobić założenie metodologiczne, że spodziewam się, że w tej i tej dziedzinie ta zasada obowiązuje. I to założenie zupełnie wystarczy. A po drugie, można w ogóle jej nie zakładać i bez zaskoczenia odwołam się do Davida Hume'a tylko po to, żeby oddać sprawiedliwość, że to nie ja wymyśliłem pewne rzeczy. Skoro nie mamy podstaw do formułowania w żaden sposób praw, to czymże może się zajmować nauka? Może się zajmować formułowaniem uogólnień dotyczących prawidłowości, czyli na poziomie fenomenów, na poziomie tego, co widzimy zmysłowo, nie wnikając w głębsze metafizyczne przyczyny, dlaczego tak się dzieje, możemy zrelacjonować, że te fenomeny układają się regularnie w takie, a takie prawidłowości. To można robić, można dyskutować i trwa dyskusja w filozofii nauki, czy to dobrze, czy źle, że ktoś tak robi, ale można to robić i wielu naukowców tak robi i zupełnie dobrze sobie radzi. Moim zdaniem to jest ta odpowiedź, to unik. To unik dlaczego? Dlatego, że nie rozmawiamy tutaj o tym, o istocie tego, co poznajemy, bo o tym tutaj mówimy. To znaczy moim zdaniem mówienie o tym, że no dobrze, to nie wiemy, czy docieramy do rzeczywistości, nie wiemy, czy odkrywamy ogólne prawa, poznajemy tutaj takie fenomeny, no i zakładamy takie tezy, że one funkcjonują tak i tak. Moim zdaniem to jest na poziomie tym, o którym tutaj mówimy, jest to tylko i wyłącznie unik po to, żeby uniknąć tych obiektywistycznych zdań i słów, które... Ale to nie jest unik. Ale ja nie twierdzę, że pan osobiście stosuje to świadomie jako unik, tylko twierdzę, że na poziomie intelektualnym, głęboko, taka jest natura tej rzeczy. To jest bardzo ciekawe zagadnienie psychologiczne, bo mnie się wydaje, że to jest kwestia jakichś preferencji, że część ludzi jest skłonna bardziej zaakceptować jakieś konstrukcje metafizyczne, mimo że można je sensownie poddawać w wątpliwość, czy one nie są pewne, są wątpliwe w jakimś stopniu. Część ludzi jest skłonna to przyjmować, a część ludzi, ja należę do tej drugiej części, dla nich, czyli część ludzi jest chętniej przyjmuje jakieś przekonania, żeby mieć jakoś domknięty obraz rzeczywistości jako pewnej całości zrozumiałej, nawet kosztem tego, że może popełnić błąd, a druga część bardziej się boi tego błędu i jest raczej skłonna ograniczyć zakres tego, o co pyta i zakres tego, w jakim zakresie się wypowiada, po to, żeby ten zakres opinii, które posiada, był bezpieczniejszy. Nie? I ja nie wiem, czy tu wchodzi w grę zła wola, czy dobra wola po której stronie. Moim zdaniem nie. I moim zdaniem to nie zasługuje ani w moim, ani w żadnym innym XVIII-wiecznym czy XX-wiecznym przypadku na miano uniku. To bardzo odważna teza, bardzo na zaskakująco ogólnym poziomie, że uważa pan, że nigdy nie... Powiedziałem, że nikt nie, no oczywiście jest niewykluczone, no tak, oczywiście, że tak. Jest taki klasyczny chrześcijański zarzut, tak, że w ogóle niewierzący to sobie układają cały swój światopogląd pod to, żeby im nie wyszło, że istnieje Bóg, mimo że to jest takie strasznie oczywiste. No ja rozumiem ten zarzut, nieraz go słyszałem, ale wydaje mi się, że on, nie wykluczając, że są pewne osoby, do których może się stosować, to jednak wydaje mi się, że takie uogólnianie, że ksiądz na pewno ma do czynienia z taką osobą, albo że moje źródła były takimi osobami, jednak jest nieuprawniony. Ale zdaje pan sobie sprawę, że ten zarzut istnieje też w drugą stronę, prawda? A, oczywiście, że tak, ale jakby poza sytuacjami systematycznymi, kiedy ja twierdzę, że Kościół dobiera sobie konstrukcje metafizyczne po to, żeby wyszły mu dogmaty, to tak, ale jeśli chodzi o konkretną osobę, to nie przypominam sobie, że... żebym tak na poziomie psychologicznym w trakcie rozmowy kogoś oskarżał o coś takiego, że to tylko dlatego i że unika i tak dalej.
zbaczamy na, odchodzimy od Tak, najważniejszego wróciłbym tematu, do tego. ale mimo wszystko nie mogę się Tak. powstrzymać od dygresji. Więc jasne, ale myślę, że to nikomu nie wadzi. Natomiast nie jest to unik, tak jak próbowałem na przykład we wprowadzeniu do debaty mówić. Ja widzę sytuację, jakby nie używając wartościujących negatywnie takich określeń psychologicznych, że ktoś czegoś unika. Ja użyłem takich sformułowań, że Kościół odmawia i nie przyjmuje do wiadomości, że przyjmuje zupełnie inną strategię. Czy zastanowić się najpierw, jakie są wyniki, jeżeli by się rozum skierowało na sam rozum najpierw, przed czymkolwiek? Bo mnie się wydaje, że wyniki tej operacji są takie, że możemy formułować pewne twierdzenia metafizyczne o Bogu, o świecie i tak dalej, ale nie mamy do tego dostępu w sposób pewny przy pomocy rozumu. Mnie się wydaje, że jeżeli cokolwiek z historii filozofii wynika, to mniej więcej właśnie A to. no i tu I proszę wierzyć, że to jest szczere z mojej strony, a nie jest to unik. wracamy tutaj trochę do początku. Jak najbardziej panu wierzę. Zwłaszcza wracając do tej subiektywności i do uników, dla mnie w ogóle moim zdaniem większość poglądów, ludzkich poglądów raczej wynika z tego, jakie człowiek ma predyspozycje i doświadczenia życiowe niż z faktycznie, powiedzmy, racjonalnych przemyśleń. Natomiast, czy to jest, to znaczy nie jest to optymalne. Bez wątpienia może być, że człowiek przyjmuje tak dosyć spontanicznie pewne poglądy, natomiast bez wątpienia nie jest to optymalne i dlatego też dzisiaj ta rozmowa po to, żeby promować właśnie racjonalne odkrywanie rzeczywistości. Aha, jeszcze a propos tego, że Kościół sobie wybiera jakieś poglądy metafizyczne pod te, które mu pasują. Uważam, że nie jest to w ogóle żaden zarzut wobec Kościoła tak naprawdę. W sensie takim, że Kościół oczywiście ma objawienie, tak? I to jest także Kościół. Ludzie Kościoła no powiedzmy, że powinni, bo trudno mówić, że zawsze to robią, ale powinni sprawdzić na poziomie racjonalnym wiarygodność Kościoła, jeśli uznają, że ci świadkowie są wiarygodni w odniesieniu do tej prawdy, którą prezentują, no to wtedy, tutaj tak Pan Jezus, apostołowie, później cała działalność Kościoła, to jest zupełnie logiczne i wtedy pod wpływem tej wiarygodności przyjmują objawienie, pewne prawdy również metafizyczne, jest zupełnie naturalne, że później ludzie Kościoła używają takiej filozofii, która do tego systemu pasuje. Tak? I tu jakby nie ma chyba w tym nic ani jakiegoś szczególnie zaskakującego, ani niemoralnego, prawda? To znaczy ani nieracjonalnego, bo Dopóki nie udaje się, że to jest jedynie obiektywnie słuszna, racjonalna filozofia, nie wspominając, że ona jest dokładnie taka, żeby pasowała do treści wiary. To dopóki to się przyznaje, to ja nie miałbym problemów z tym, dopóki się nie twierdzi, że to jest jedynie słuszna, prawdziwa, zdrowa filozofia. Z Ale tym mam ucina problem. pan trochę to moje zdanie niejako w połowie. No bo jeśli wcześniej faktycznie odbył Nie, no się jasne, proces no tak. racjonalnego zbadania sprawy, sprawdzenia wiarygodności Kościoła, no to jeśli faktycznie mamy do czynienia z objawieniem, no to naturalne jest, że te są te filozofie, które w jakiś sposób zaprzeczają objawieniu, przynajmniej w tych punktach należy określić jako Tak, fałszywe. pełna zgoda. Ja być może, jeżeli ksiądz będzie miał czas i ochotę, to bardzo chętnie bym innym razem porozmawiał o wiarygodności świadków, o doskonałości nauki Jezusa, o cudach i, a naj, znaczy nie najchętniej, ale Sobór Watykański formułuje taki punkt wiarygodności Kościoła, że on jest taki niesamowicie święty i owocny. Co o tych wszystkich rzeczach też bym chętnie kiedy indziej porozmawiał. Natomiast bardzo cenna jest ta uwaga księdza, która mi przypomniała też o jednej ważnej myśli, że to jest oczywiście pewien fundament wiarygodności Kościoła, czy cokolwiek możemy poznać z pewnością, jak Kościół oczekuje, ale nie jedyny, prawda? No bo nawet rozstrzygając w jakiś sposób dzisiejsze zagadnienie, to jeszcze są właśnie te kolejne, które wymagałyby analizy,
żeby jakby dojść do takiego wniosku bardzo stopniowo i przez bardzo wiele etapów, że wiara katolicka jest prawdziwa, prawda? To, że jest sensownie sformułowany jakiś dogmat, to jest fundamentalny, ale nie jedyny problem. Ale to dziękuję, że ksiądz o tym przypomniał, bo akurat rozmawiamy być może o nie najbardziej takim dynamicznym i nie najbardziej medialnym aspekcie sprawy, że jest jeszcze wiele innych. Tak. Natomiast ja bym chciał wrócić do tematu, wracając, do tematu zasadniczego naszej rozmowy. Ksiądz twierdzi, że zasada proporcjonalnej przyczyny albo jest zasadą pierwszą, albo że z jakiegoś innego powodu ja muszę ją uznać, żeby w ogóle być racjonalnym. Dalej nie jestem przekonany, muszę przyznać. Szkoda. Natomiast ja dalej jeszcze nie porzuciłem nadziei na przekonanie pana. A więc wciąż mam cały czas w tyle głowy to, co chciałem powiedzieć już od samego początku, bo mam wrażenie, że jednak za każdym razem wciąż jeszcze, gdy ja, przepraszam w cudzysłowie, tak wystrzeliwuję te moje pociski, to jednak pan w ostatniej chwili robi ten unik zupełnie nie bez negatywnych konotacji. To może tak zidentyfikujmy. Jakby to jakby przyczyny, proporcjonalne przyczyny tego wrażenia. No właśnie. Dlaczego ksiądz ma takie wrażenie? Bo ja nie mam, ja po prostu odpowiadam, no właśnie. To dlaczegoż miałbym przyjąć to jako pewnik myślenia albo równoważny, jak konieczny? Bo tak jak mówiłem, mnie się wydaje, że zupełnie można sobie wyobrazić świat, w którym przynajmniej coś byłoby bez przyczyny, świat, w którym przynajmniej coś byłoby bez przyczyny, nie jest logicznie sprzeczny, dlatego no nie widzę, dlaczego ta zasada miałaby być pierwszą zasadą myślenia. Tak, to doprowadza nas znowu do samego sedna. Moja teza, którą już wielokrotnie formułowałem, która mam wrażenie, którą pan zawsze sprowadza na jakby inny poziom. Mianowicie, gdy ja mówiłem o tym E równa się MC kwadrat, to nie tyle miałem wrażenie, że pan od razu to odniósł do samych badań i do zdania, które zostaje sformułowane. A ja mam na myśli... Powtarzam się po raz kolejny, przepraszam, ale to no niestety inaczej chyba nie dojdziemy do konsensusu, jak właśnie poprzez wracanie do tematu po raz któryś tam. A więc gdy mówię, że jest ona kluczem w ogóle funkcjonowania naszego rozumu, czyli czymś narzędziem, którym rozum cały czas się posługiwać musi, to mam na myśli, że my nie jesteśmy w stanie w ogóle sformułować zdania, które bez użycia tej przyczyny. Nie mam na myśli to, o czym mówimy, tylko to, że my w ogóle mówimy. To znaczy, żeby wypowiedzieć jakiekolwiek zdanie, ja muszę założyć wiele razy właśnie tą proporcjonalną przyczynę. To znaczy, najpierw, że na moje zmysły coś tam zadziałało, tak? Czyli moje zmysły... Była jakaś proporcjonalna przyczyna mojego poznania. Później, że to wrażenie zmysłowe, że ono faktycznie w jakiś sposób, to znaczy tak, ono prowokując mnie do wypowiedzenia jakiegoś zdania, znowu będę musiał użyć tej zasady proporcjonalnej przyczyny, chociażby dobierając słowa, w które ubieram moje zdanie. To znaczy bez tego założenia ja nie jestem w stanie... Bo dlaczego używamy tych słów, a nie innych? Moim zdaniem ona sięga tak głęboko. Nawet przy doborze słów muszę używać zasady proporcjonalnej przyczyny, czyli muszę dobierać takie słowa, które będą odpowiadały tej treści. I wcześniej jeszcze bardziej, moim zdaniem może to jest widoczne, przy tym poznaniu zmysłowym muszę zakładać właśnie, że moje zmysły odbierają właśnie coś na zasadzie proporcjonalnej przyczyny. To znaczy, że moje wrażenie odbiera, niezależnie od tego, czy to jest sama rzecz, czy to fenomen, to w te,
tej chwili zupełnie dla nas wszystko jedno, tak? Chodzi o to, że coś zostało odebrane, to w jakiś sposób odpowiada czemuś i ja później używam słów, które będą adekwatne i właśnie, czyli coś jest proporcjonalną przyczyną mojego poznania, ja wypowiadam się w jakiś sposób, no uważam, że to jest na tym poziomie, czyli cały czas musi to zostać użyte, jak system operacyjny w naszym racjonalnym myśleniu. Dwie sprawy i wydaje mi się, że zupełnie podobne jak poprzednio przy przyrównaniu. Po pierwsze, nie muszę tego zakładać, korzystając z tego, nie muszę tego rozumieć, nie muszę zadawać sobie pytanie o to, jaka jest racja, przyczyna, skąd biorą się pewne zjawiska, żeby z nich korzystać. Znów David Hume pokazał, że nie ma żadnej podstawy racjonalnej, ani a priorycznej, ani a posteriorycznej, nie ma żadnej podstawy, żeby być pewnym związku pomiędzy postrzeżeniem a jakąś rzeczą w jakiejś rzeczywistości. Nie ma takiej podstawy, ale co jest ciekawe, można zupełnie zwyczajnie funkcjonować bez takiej podstawy. Problem ewentualnego powoływania się na zasadę racji dostatecznej czy proporcjonalnej przyczyny pojawia się dopiero wtedy, kiedy ktoś zapyta o to. Funkcjonować można i myśleć można i mówić można, nie wnikać, jakby zauważając prawidłowości, natomiast nie jest potrzebne. Oczywiście tam można się zastanawiać, czy to dobrze, czy źle, czy to słusznie, czy niesłusznie, wnikać w te przyczyny. Ale nie o tym teraz mówimy. Ksiądz zarzuca coś takiego, że nie można funkcjonować, nie odwołując się do tego poziomu zrozumienia racji, tego głębokiego zrozumienia racji. Otóż można funkcjonować, po prostu to nie jest sproblematyzowane. To jest pierwszy punkt, a drugi punkt odwołuje się do problemu indukcji zupełnej. Nawet jeżeli to jest całkowita racja, że koniecznie musimy założyć zasadę racji dostatecznej, proporcjonalnej przyczyny, że nie potrafię w ogóle patrzeć, mówić, myśleć, nie zakładając tej zasady na temat moich zmysłów i mojego myślenia i mojego czegokolwiek, to może oznaczać, że ona rzeczywiście obowiązuje w tym zakresie, ale nie oznacza absolutnie nic, czy obowiązuje w zakresie świata jako całości. Bo może być tak, że pytanie o rację albo przyczynę świata jako całości, albo pierwszego bytu, który tam kiedyś zaistniał, albo i nie, że to pytanie jest gramatycznie poprawne, ale jest merytorycznie bezsensowne. Może tak być. I z tego, że nawet załóżmy, że nie zgadzam się z tym, ale no załóżmy, że muszą być przyczyny, żebym ja mógł coś mówić, to z tego absolutnie nic nie wynika, czy sensownym jest zapytać, czy jest przyczyna świata. Do dwóch punktów oczywiście muszę się odnieść. Co do pierwszego zgadzam się w zasadzie, to znaczy oczywiście, że można funkcjonować bez uświadomienia sobie na podstawie czego działamy. Tak jak człowiek może używać komputera, nie znając się zupełnie na samym Windowsie i na tym jak on działa. Tak. Czyli nie. A bez zasady niesprzeczności nie. I to jest ta różnica. Robiąc coś, robię to coś, a nie ale coś przeciwnego jednocześnie. Wcale nie musi. Bez tego nie można. Pan zapyta kogokolwiek na ulicy, panie, znasz pan zasadę niesprzeczności? No on to nie zna, a żyje tam 50 lat już. Tak, ale on ją realizuje, no tak? Przez to, że działa. To samo robi pan zasadą natomiast proporcjonalnej przyczyny. Przecież jak pan zatrzymuje się na czerwonym świetle, to pan zakłada tam ileś proporcjonalnych przyczyn w międzyczasie. Wierzy pan swoim zmysłom? Nie. Tak, oczywiście, że tak. Nie, to ja mogę księdzu opowiedzieć, jak to działa. Otóż nauczyłem się, że kiedy postrzegam czerwone światło, to wtedy warto się zatrzymać. Nic więcej nie jest, być może na poziomie ontologicznym jest tak, że realizuje zasadę proporcjonalną. Może tak być, ale można to postrzegać zupełnie inaczej, zupełnie nieproblematycznie i funkcjonować w taki dokładnie sposób. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Może tak być, że żadne racje i przyczyny za tym nie stoją.
lub że ich nie znamy, lub no, może być na poziomie ontologicznym, może być bardzo różnie, a funkcjonować można. Mówimy, właśnie, że nie jest tak, że nie można funkcjonować. Ja nie twierdzę, że nie można funkcjonować, ale to znowu wchodzimy na dyskusję o tym, jaka jest ta istota tej rzeczywistości i czy docieramy do niej, czy nie. To jest rzecz zupełnie drugorzędna. Oczywiście, że wiem, że można funkcjonować nie racjonalizując sobie zasady proporcjonalne przyczyny. To przejdźmy do punktu drugiego, który jest ważniejszy. Ale jednak i tak człowiek, to znaczy, żeby funkcjonować, człowiek w praktyce musi jej użyć, nawet jeśli sobie nazywa to inaczej. O. To znaczy, za każdym razem, gdy pan wierzy swoim zmysłom, uznaje pan zasadę proporcjonalnej przyczyny. Za każdym razem, gdy pan wierzy w tym sensie, że układa swoje życie zgodnie ze poznaniem zmysłowym, uznaje pan, że to poznanie zmysłowe jest na tyle wiarygodne, że należy według niego ułożyć swoje życie. Uważa pan... Bardzo fajne, wiarygodne też bym nie powiedział. Uznaję, że według niego warto ułożyć swoje życie. Żadne przyczyny tam nie są konieczne. Ale zgadzam się z księdzem. To jest moim zdaniem znowu unik. To znaczy... No, że... I znów mogę tylko zrelacjonować, że to nie jest unik, tylko to jest uwzględnienie rozumowania. No tak jak bierze ksiądz Hume'a i czyta ksiądz pewne rozumowanie, które na końcu ma jako wniosek, że nie możemy być pewni na przykład poznania zmysłowego. No to nie jest gdzieś, no mówię, na poziomie psychologicznym, no, raczej myślę, że nie warto rozmawiać, co tam kierowało kimś, że takie rozumowanie formułuje. Ale nie jest to unik per se, tylko jest to wniosek z pewnego rozumowania, że rzeczywiście... Tak jak w pewnej wypowiedzi, którą ksiądz kiedyś dawno temu komentował. Żeby mieć pewność, czy moje spostrzeżenia odpowiadają obiektywnej rzeczywistości, to musiałbym wejść na jakiś wyższy poziom sprawdzenia, czy tak rzeczywiście jest, ale żeby sprawdzić, czy to sprawdzenie jest prawdziwe, to musiałbym wejść na jeszcze wyższy poziom i tak dalej. To jest pewne rozumowanie, którego wynikiem jest, że nie spodziewam się dotrzeć do tych przyczyn. Może być całkowicie, jak ksiądz mówi, ale można funkcjonować całkowicie pomijając problematyczność. Ja muszę wyjaśnić, co mam na myśli, gdy mówię unik, bo to widzę, nie jest oczywiste. To w ogóle nie zakłada złej woli, gdy mówię o uniku. Mam na myśli... Ale brzmi negatywnie. Tak, natomiast unik czasami ratuje człowiekowi życie, także niekoniecznie jest to coś negatywnego. Więc co mam na myśli, gdy mówię unik? Mam na myśli to, że próbuje pan uniknąć jakiegoś słowa, bo uważa pan, że w jakiś sposób jest ono niebezpieczne, niepotrzebne. Może bezpodstawne. Dlatego, że nie mam prawa go użyć. Tylko, że moim zdaniem pana przyjęcie, że ono jest bezpodstawne, jest bezpodstawne. Jest jakoś tam argument, oczywiście, że tak. Oczywiście ja mogę się generalnie mylić, tak, oczywiście, że tak. Natomiast wydaje mi się, że uzasadnione bardziej mnie przekonuje takie uzasadnienie, że nie mam podstaw przyjmować czegoś za pewnik, na przykład ale w kwestii tych zmysłów. Ale przejdźmy ma pan do tego... podstawy, zdążyłem zapomnieć taki drugi punkt, ale sekundę, ma pan podstawy, to powtórzę, ale ma pan bardzo podstawy, ważne. Żeby według tego tak zmysłowego poznania układać swoje życie. Zgodnie. No bo nie mam niczego, nie widzę niczego tak, lepszego. Czyli układa pan swoje życie ze względu na swoje poznanie zmysłowe, a więc również ze względu na zasadę proporcjonalnej przyczyny, nawet jeśli pan nie chce jej używać i nawet jeśli pan w ogóle nie chce mówić o przyczynach, to jednak samo poznanie zmysłowe kieruje się w praktyce zasadą proporcjonalnej przyczyny. No bo... To może, żeby wyjść z tego wątku, to ja bym proponował taką formułę niezgody, że ja zgadzam się, że ta interpretacja tego całego procesu, którą ksiądz przedstawia, może być prawdziwa. Natomiast na dzisiaj w moim umyśle ja tego tak nie postrzegam. Cieszę się, że na dzisiaj... Drugi punkt był ważniejszy, mianowicie nawet jeżeli ksiądz ma całkowicie rację co do konieczności proporcjonalnej przyczyny do postrzegania i myślenia i mówienia, to wcale nie oznacza, że ta zasada na pewno
dotyczy i sensowne jest oczekiwać, że będzie się sprawdzać w każdej sferze rzeczywistości. Szczególnie nas interesuje świat jako całość albo pierwszy byt, który ewentualnie kiedyś zaistniał albo i nie. I to się mieści w tym problemie tej indukcji, że jakby kwestia zmysłów i E równa się MC kwadrat i różnych innych, i świateł i różnych innych rzeczy, to są kolejne obserwacje, które potwierdzają księdza hipotezę, ale jak dla mnie dalej nie dają podstawy, żeby twierdzić, że na pewno ona zawsze obowiązuje. I tutaj znowu wracamy do tego ważnego tematu, moim zdaniem właśnie kluczowego. To znaczy... Mhm. Nie. Jak przed chwilą wspomnieliśmy w tym pierwszym punkcie, przy każdym poznaniu zmysłowym w praktyce, tak, Pan potwierdza z całym swoim życiem, że poznanie zmysłowe jest przynajmniej na tyle wiarygodne, że warto według niego swoje życie ułożyć. Nie? Jest najmniej niewiarygodne z tego, czym dysponuje. No tak, ale układa pan swoje życie zgodnie ze swoim poznaniem zmysłowym, czy nie? Tak, ale nie dlatego, że jakoś strasznie się zachwycam jego wiarygodnością, tylko dlatego, że najmniej źle przechodzi test wiarygodności. Mm-hmm. No dobrze, czyli jednak pomimo tych teoretycznych derogacji, na czerwonym świetle zawsze się pan zatrzymuje. To znaczy, może bez jakiejś denuncjacji, jeśli kiedyś się nie zdarzyło, ale mówimy o zasadzie, tak? Tak. Co do zasady tak. To też kiedyś to też wyjaśniałem i ksiądz komentował fragment pewien. Nie dlatego, że uważam, że musi koniecznie, że obiektywnie musi istnieć czerwone światło i obiektywnie musi istnieć samochód i nie muszę zakładać jakiejkolwiek metafizyki. Wystarczy, że zdefiniuję sobie moje cele również na tym samym poziomie, na którym mam te najmniej złe narzędzia. Czyli mam taki cel definiowany na poziomie moich postrzeżeń, bez żadnej metafizyki, która pod tym stoi, żeby nie zostać potrąconym przez samochód. W związku z tym z tej samej sfery postrzeżeń zmysłowych biorę jakieś znaki, które mi wskazują, jak ten mój cel osiągnąć. I żadna głębsza metafizyka do tego nie jest potrzebna. Nie wchodzimy właśnie w tą sferę metafizyki i tego, jak sobie tą rzeczywistość będziemy wyjaśniali. No kwestia przyczyny to chyba już jest kwestia wyjaśnienia ale, metafizycznego. Ale dojdźmy jednak po kolei, to znaczy krok po kroku. Dobrze. Czyli to poznanie zmysłowe jest wystarczającym kryterium, wystarczającym do tego, żeby jednak to życie ułożyć według niego. Nie? No jakby pamiętając, że ja bym to inaczej nazwał, to tak, niech będzie. Co w tym miałoby być niebezpiecznego, bo przecież w praktyce tak to działa, tak? To znaczy... Tak, tylko... nie zgodziłbym się na wystarczające. Mnie się wydaje, że poznanie zmysłowe jest dalece niewystarczające, ponieważ nie odpowiada na przykład na żadne pytanie etyczne poznanie zmysłowe. No to nie można powiedzieć, że ono jest wystarczające, żeby sobie według niego układać życie. Ja konsekwentnie używam stwierdzeń typu najmniej złe, najmniej niewiarygodne, najmniej problematyczne. Wystarczające to już brzmi, jakbym jakoś bardzo afirmował to poznanie. Ono ma szereg wad, a poza tym akurat tak się składa, że można zadawać o wiele więcej pytań, niż to poznanie jest w stanie w jakikolwiek sensowny sposób udzielić odpowiedzi. Żeby cokolwiek mogło udzielić panu jakichkolwiek odpowiedzi, musi pan najpierw uznać zasadę proporcjonalnej przyczyny, bo żeby w ogóle, żeby mieć sensowną odpowiedź, no to trzeba mieć najpierw pytanie i jakiś związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy pytaniem a odpowiedzią. Jasne, że kiedy mówię o tym, że czerwone światło udziela mi odpowiedzi, czy przejść, czy nie, to mówimy metaforycznie, a nie metafizycznie. jednak jest w tym bardzo dużo metafizyki, ale znowu troszeczkę się w tym wszystkim zapętliliśmy.
Odchodząc zbyt daleko. Przepraszam, proszę mi jeszcze raz przypomnieć ten drugi punkt. Że ten drugi punkt polega na tym, że jeżeli uznamy przykłady, kiedy zasada proporcjonalnej przyczyny jest użyteczna, to z żadnej ilości tych przykładów nie wynika, że ona jest na pewno zawsze prawdziwa. A tak, dobrze, to teraz od razu do rzeczy. Jak już wielokrotnie mówiłem, uważam, że jest ona czymś, co zawsze musi zostać użyte. Jakikolwiek wniosek nie zostałby w naszej głowie wyciągnięty. Nawet ten najprostszy wymaga użycia tej zasady, przynajmniej na takim właśnie prostym, intuicyjnym poziomie. Do wnioskowania. Tak, natomiast jest Niech to taka będzie. Bardzo, bardzo prosta i może intuicyjna, ale jednak forma użycia tejże zasady, bo inaczej żaden wniosek nie może zostać wyciągnięty. I teraz my jako ludzkość musimy, czy no, doszliśmy do moim zdaniem jednak sprawdzonego przekonania, że dobrze jest nasze życie układać zgodnie z poznaniem zmysłowym, poznaniem rozumowym, z poznaniem naukowym, czyli tak doszliśmy do takich wniosków. Natomiast każdy z tych sposobów poznania, zmysłowe i rozumowe i naukowe, każdy z nich zakłada użycie na jakimś poziomie zasady proporcjonalnej przyczyny. Dlatego wracam do tego, o czym mówiłem na samym początku. Uważam, że jakiekolwiek nasze poznanie, jeśli chcemy mu jakąkolwiek wartość przypisać, to ono zawsze ma mniejszą wartość niż zasada proporcjonalnej przyczyny. Każdy nasz wniosek ma mniejszą wartość niż zasada proporcjonalnej przyczyny. I nawet jeśli powiemy, że te nasze wnioski, one tylko obowiązują tak tutaj, w takich bardzo ograniczonych obszarach, to mimo wszystko nie mamy nic lepszego. Mimo wszystko to jest jedyne poznanie, jakie posiadamy. To jest to, czym się kierujemy w naszym życiu. No a człowiek, jeśli decyduje się na przykład na służbę Bożą, tak? Decyduje się na obranie takiej, a nie innej drogi życiowej, no to również wyznacza kierunek swojemu życiu zgodnie z tym poznaniem, jakie jest jemu dostępne. No właśnie, używając zasady proporcjonalnej przyczyny. Moim zdaniem ja i pan w praktyce codziennie nieustannie używamy zasady proporcjonalnej przyczyny, tylko że pan używa do tego słów, które unikają, które tak unikają klasycznej metafizyki po to, żeby nie będę mówił po to, bo to już sugeruje intencje, a tak to nie jest tematyczne na dyskusję, co i dlaczego. Natomiast tak jak pan mówi, że Kościół wybiera sobie metafizykę po to, żeby potwierdzić swoją tezę, tak samo mogę powiedzieć o każdym innym, że człowiek wybiera metafizykę, kierując się jakimiś tam wskazówkami, jakimiś tam swoimi przekonaniami. Tylko prędko odpowiem, że w przeciwieństwie do Kościoła mnie jest zupełnie wszystko jedno, do jakich wniosków mnie doprowadzi rozum. No Kościołowi absolutnie nie jest wszystko jedno, tylko musi być zachowany pewien rygor, który jest mu nadany w inny sposób. Ale odpowiadając, mnie się wydaje, że jakby ksiądz ponieważ nie jest dla mnie jasne, dlaczego ksiądz uważa dalej zasadę proporcjonalnej przyczyny czy racji dostatecznej za zasadę pierwszą, czyli taką, która byłaby w tym samym szeregu, co, bo ksiądz mówi tak, sprawdza się tu, więc musi się sprawdzać, więc musi mieć większą pewność. To są dwa zupełnie porządki. Jeden to jest indukcyjny, że się sprawdza w różnych sferach, a to, że musi mieć większą pewność, to jest twierdzenie logiki arystotelesowskiej, że przesłanka pewnego wnioskowania musi mieć większą pewność niż jego wniosek. Taka jest logika pierwszych zasad. To są zupełnie dwie różne rzeczy. I teraz ja nie widzę powodów, dlaczego, jak jest związek między tym, że ona się sprawdza tu, a to, że ona rzekomo teoretycznie, czyli tak, gdyby ona była pierwszą zasadą, podobnie jak zasada niesprzeczności, to byłoby tak, że ona byłaby pewniejsza niż jakiekolwiek inne nasze poznanie. Ale ja nie widzę, że ona jest pierwszą zasadą, podobnie jak zasada niesprzeczności. Dlatego nie widzę tej konieczności większej niż te nasze poszczególne sfery poznania. Może od drugiej strony, bo
jakby od końca to samo chciałbym pokazać. Zaczynając od takiego problemu, że ja twierdzę, że nie widzę podstaw, żeby uogólnić tę zasadę na świat jako całość. To może od drugiej strony księdza bym chciał zapytać. Są takie pytania, które są gramatycznie poprawne, ale są merytorycznie bezsensowne. Na przykład, co jest poza wszechświatem, albo co było przed wielkim wybuchem, albo co jest na północ od bieguna północnego. Są takie pytania, zgadza się? Co księdzu daje pewność, że pytanie o przyczynę świata jako całości nie należy do tego rodzaju pytań? Musiałby być to dłuższy wywód, to znaczy uważam, że jeśli chcielibyśmy mówić o bycie, które nie posiada zewnętrznej przyczyny, to powinniśmy zgodnie z właśnie zasadą proporcjonalnej przyczyny przyjąć, że jest, coś jest przyczyną samego siebie. I wtedy musielibyśmy wykazać, że też jest taka opcja, że wszechświat spełnia takie kryteria, to znaczy, że wydaje się, że może być przyczyną samego siebie. Nie, nie, na odwrót, proszę księdza. Jeżeli ksiądz chce udowodnić z pewnością, że przyczyna świata musi być transcendentna, to ksiądz, to po księdza stronie jest ciężar dowodu, że jakaś forma monizmu, która twierdzi, że świat ma w sobie rację swojego istnienia, czy sam jest racją swojego istnienia, albo w sobie zawiera. Jeżeli ksiądz stawia taką tezę, że na pewno to jest niemożliwe, no to do księdza należy wykluczyć taką możliwość. Zgadza się? No to do dzieła. I pan myśli, że to naprawdę mieści się w naszej rozmowie? Znaczy, jest... No nie, no ale to by był jakiś ważny argument dla mnie, tak? Bo są rzeczywiście są dwie inne możliwości oprócz rozumowania typu tomaszowego, kosmologicznego, które prowadzi do Boga. Albo pytanie o przyczynę świata jest bezsensowne, albo to pytanie jest sensowne, ale świat ma rację swojego istnienia sam w sobie. To są dwie inne możliwości. No i teraz, żeby ksiądz z pewnością stwierdził, że tylko transcendentna jest z pewnością prawdziwa, to ksiądz musi udowodnić, że pytanie jest w ogóle sensowne, albo że jakakolwiek inna forma monizmu, plotyńska, buddyjska, Spinozy i tak dalej, że to na pewno nie może być prawda. No to tak. Do dzieła. Myślę, że jednak trochę pan mnie chce tutaj wpuścić w maliny zupełnie innego tematu. To znaczy, nie na ten temat, ale proszę pozwolić mi jednak krótko odpowiedzieć. Jest to jak najbardziej klasyczny rozdział apologetyki, to znaczy wykazywanie, że wszechświat nie może być przyczyną samego siebie, że nie ma wewnętrznej przyczynowości. Jak najbardziej, natomiast wydaje mi się, że jednak... jest to inny temat. Moglibyśmy go krótko zahaczyć, ale ja bym chciał jeszcze wrócić... Wróćmy do tej możliwości numer dwa, czyli że pytanie o przyczynowość świata jest bezpodstawne, bezsensowne. Czy ksiądz, nie powołując się na zasadę proporcjonalnej przyczyny, czy ksiądz, nie powołując się w przesłance tego rozumowania, jest w stanie wykazać to, że zasada proporcjonalnej przyczyny obowiązuje? Bo ksiądz z tego co rozumiem mówi, ponieważ ta zasada obowiązuje, to ona obowiązuje również co do świata. Inaczej, już wcześniej, gdy pan mówił o tym, że ja wielokrotnie pan to powtarzał, że wykazuje, że zasada proporcjonalnej przyczyny działa tutaj, 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 tutaj i dlatego działa wszędzie. Ja nie wykazuję, że ona działa tutaj, tutaj i tutaj i tutaj, tylko że jest jedynym, czy no może nie jedynym, ale jest koniecznym narzędziem naszego rozumu. A to oznacza, że jakiekolwiek wnioskowanie musi jej użyć. A skoro jakiekolwiek wnioskowanie jej używa, żadne wnioskowanie nie będzie bardziej pewne niż sama ta zasada proporcjonalnej przyczyny. To nie jest wykazanie na podstawie tego, że obowiązuje tu, w materii, w czasie, gdzieś tam, tylko to jest to, że zawsze, żeby sformułować wniosek, muszę uznać jakąś formę tej proporcjonalnej przyczyny. Dlatego żaden wniosek nie będzie cieszył się większym autorytetem niż ta zasada. I dlatego jak najbardziej mogę jej użyć, żeby zbić ten argument na zasadzie, że a skąd wiemy, że wszechświat może zupełnie nie ma, ani sam nie jest przyczyną, ani nie ma zewnętrznej przyczyny. Uważam, że jest to sprzeczne z naszą logiką. I jeśli
jeśli miałoby się okazać, to znaczy zakładając, że coś istnieje zupełnie bez przyczyny, coś nie jest bytem koniecznym, nie jest samoprzyczynowe, a jednocześnie istnieje bez przyczyny, moim zdaniem wtedy pozostaje nam tylko siąść i płakać, to znaczy jesteśmy, o co mam na myśli, jesteśmy dziećmi zagubionymi w ciemności i podstawy naszego myślenia wtedy legną w gruzach. Dlaczego nie może tak być? Dlaczego nie może tak być? To jest, nie jestem w stanie panu logicznie dowieść, że tak nie może być. Natomiast mogę podać, wskazać na pewne wskazówki, które sugerują, że tak nie jest. Tak? I moim zdaniem na skuteczność naszego rozumowego poznania, to, że zasadniczo ten nasz rozum jest w stanie wiele rzeczy wyczytać, rozpoznać, zweryfikować, sugeruje, że nie jesteśmy jednak aż tak zagubieni we wszechświecie, aż tak ślepi, żebyśmy w podstawach naszego rozumowania błądzili, żeby same fundamenty działania naszej racjonalności były błędne. Ale ksiądz zdaje sobie sprawę, że to, czy zasada racji dostatecznej należy do tego katalogu pierwszych zasad, jest samo w sobie kontrowersyjne, że to nie jest tak oczywiste. Są autorzy, którzy zaliczają ją do tego katalogu, ale są autorzy, którzy nie zaliczają. Ja się zgadzam z tymi, którzy uważają, że istnieje istotna różnica, że nie da się wyprowadzić na przykład zasady niesprzeczności zasady racji dostatecznej. To już mówiliśmy o tym, że da się wyobrazić i nie byłoby logicznej sprzeczności, ale z tym dalej nie jestem przekonany, że jest to pierwsza zasada i widziałbym dwa kolejne problemy. Po pierwsze, widziałbym taki problem generalny, wracając do definicji aksjomatu, nie? Bo ksiądz mówi tak, że generalnie jeżeli zasada racji dostatecznej jest pierwszą zasadą jakiegokolwiek myślenia, to ona musi mieć większą pewność niż jakiekolwiek wnioski, które z niej wynikają. Ale ona sama nie jest wynikiem żadnego rozumowania. Zgadza się? Nie jest wynikiem naszego rozumowania, to znaczy rozpoznajemy ją jako coś, czego używamy przy rozumowaniu. W tym sensie nie jest wynikiem, nie jest nie demonstratywnie. Rozumowania. Tak, nie jest logicznym wnioskiem rozumowania. Czy to jest według księdza racjonalne, rozsądne, bezpieczne, zapobiegające skutecznie błądzeniu we mgle, że całą strukturę rozumowania, które się przedstawia potem ludziom jako bardzo takie pewne i racjonalne i bardzo wiarygodne, i jakby używając jako argumentu, bo patrzcie, to wszystko jest logicznie uargumentowane, to wszystko logicznie z siebie wynika. Ale u fundamentu tej całej konstrukcji leży coś, co nie ma tego uzasadnienia, co jest przyjmowane właściwie nie wiadomo jak, bo Arystoteles w Analitykach Wtórych pisze, tak, pierwsze zasady muszą nie być demonstrowalne, bo mielibyśmy regres do nieskończoności. Zgadza się, ale nie pisze, no to w takim razie na jakiej podstawie my mamy sądzić o ich prawdziwości? Wracając do tego pytania przed chwilą, że no my tutaj przedstawiamy cały system, a ostatecznie cofamy się właśnie do aksjomatu, którego nie możemy logicznie dowieść. Tak właśnie jest. Jest to nasze ludzkie ograniczenie. Natomiast każdą naukę można doprowadzić właśnie do tego. Może warto by to było wspominać, kiedy się mówi, popatrzcie, argumentem za naszą wiarygodnością jest ten logiczny rygor, którego ja nie odmawiam, przynajmniej no przed soborem, prawda? Logiczny rygor tego, co mówimy, że to jest argument naszej wiarygodności, ale u podstawy jest coś, co tego logicznego rygoru jest pozbawione. Może warto to mówić, że to jest ważna informacja dla ludzi. Moim dzieciom na katechezie licealistom jak najbardziej o tym mówię. To znaczy podaję ten argument wiarygodności i aksjomaty, na których to się opiera. Także tak, u nas się to pojawia. Natomiast no, warto to podkreślić, że każda nauka działa dokładnie w ten sam sposób. Tak. Ja się tym całkowicie zgadzam, brakuje mi tylko w tym przekazie kościelnym. Mam wrażenie, że w powszechnym odbiorze przekazu kościelnego i jego wiarygodności to nie jest dla ludzi jasne, tylko przeciętny człowiek,
który na co dzień nie zajmuje się filozofią, ma takie wrażenie, aha, to jest do spodu tak żelazno, tak żelazny sposób logiczny, a tak nie jest. Znaczy, wie pan co, no jak patrząc na dzisiejszy, ale takie patrząc na dzisiejszy kościół, to jeśli ktoś... Jeśli a nie, to ktoś, w ogóle nie o nie rozmawiamy. Jeśli ma wrażenie, że coś jest do spodu oparte na żelaznej logice, to ja naprawdę nie wiem. Nie, tam wystarczy poskrobać po powierzchni, żeby się okazało, że racjonalna rozmowa przestaje być możliwa. To tak, mówię o katolickiej nauce, którą ksiądz reprezentuje. To jest pierwszy z tych problemów, dla których nie dowierzam. I drugi jest jeszcze taki, że jest takie założenie dotyczące pierwszych zasad, że one jednocześnie są zasadami myślenia i zasadami bytu. Zgadza się? Dlatego, że tak, czyli dlatego, na przykład, że zasada racji dostatecznej... Dlatego, że klasycznie myślenie służy do tego, żeby poznawać byt. Czyli... No ale to jest pewna teoria epistemologiczna, że rozum jest receptywny, że reflektuje, czyli odbija rzeczywistość, tak. Prawda? Ale nie musi tak być. To czysto teoretycznie nie musi tak być. No i dlatego ja nie rozumiem akt tego przeskoku w ramach tych założeń epistemologicznych, ale jeżeli podda się w wątpliwość to założenie, że tak nie musi być, to ten przeskok przestaje być taki oczywisty. I oznacza to, że może ksiądz mieć całkowitą rację, że do wnioskowania ta zasada jest konieczna, natomiast dalej, czy kosmos ma swoją przyczynę, to dalej między jednym a drugim nie ma żadnego koniecznego wynikania, jak dla mnie. Tylko, że no właśnie, teoretycznie nie musi tak być, że rozum jest receptywny. Tylko, że teologia działa tutaj dokładnie tak samo jak każda inna nauka. To znaczy w praktyce, w swoim wnioskowaniu zakłada, że rozum jest receptywny. Nawet jak się przed tym będziemy bronić w tym sensie, że to są tylko fenomeny, to i tak uznaję, że moje wnioski z obserwacji fenomenów są wystarczające, żeby według nich układać nasze życie. I dokładnie to samo robi teologia, to znaczy opierając się, korzystając z aksjomatów naszego rozumu, poznajemy tą rzeczywistość dokładnie tak samo jak każda inna nauka i według niej układamy nasze życie. Myślę, że różnica jest jednak zasadnicza, bo nauka, jakby cały pomysł na naukę jest oparty na tym momencie krytyki samego procesu poznania. Czy to w wersji Hume'a, czy w wersji Kanta, czy neokantowskiej, czy dwudziestowiecznej filozofii nauki, zawsze jakby opracowując metodę naukową, bierze się pod uwagę zawodność ludzkiego umysłu i próbuje się rozwiązać, znaczy dostrzega się ją, poszukuje się jej i próbuje się szukać jej rozwiązań tych trudności, nie? Żeby te wnioski z nauki... Natomiast ja mam wrażenie, że u Arystotelesa, u Tomasza i w całej teologii, która w tym paradygmacie się mieści, nie ma tego momentu krytyki. Arystoteles po prostu stwierdza, oto są zasady pierwsze nie są demonstrowalne, idziemy dalej. Nie zadaje sobie pytanie, czy, na jakiej podstawie, w jakim zakresie wnioski będą prawdziwe. Tu mam problem. Tak jak mówiłem, wydaje mi się, że... Konstrukcja teologiczna Tomaszowa i w ogóle kościelna jest zbudowana nie na głębokim przyjrzeniu się ograniczeniom rozumu, tylko jest zbudowana na pominięciu tych ograniczeń, na przejściu ponad nimi. Bez wątpienia nie są one w jakiś sposób, powiedzmy tak, docenione. To prawda, to znaczy nie są one jakoś szczególnie naświetlane, natomiast... Nie oznacza to od razu z automatu, że są zanegowane. To znaczy już w chrześcijańskim świecie nawet tacy racjonaliści jak święty Tomasz no mimo wszystko nie mieli aż tak wielkiego zaufania do ludzkiego rozumu. I no święty Tomasz potrafił powiedzieć, że no, jeśli kłóci nam się objawienie z faktem, który postrzegamy ewidentnie, to znaczy, że albo jedno, albo drugie rozumiemy niewłaściwie i tyle. Jakby tutaj, czyli dopuszcza pewną możliwość błędu zarówno w interpretacji źródła objawionego, jak i we wnioskowaniu z rzeczy zaobserwowanych. No nie od razu Rzym zbudowano, to znaczy nie oczekiwałbym tutaj, że Arystoteles... wejdzie w każdy najdrobniejszy szczegół naszego poznania. No,
Tak, ale zauważyłem, że jeżeli jakiś teolog czy filozof tomistyczny wypowiada się na temat ksiądz kiedyś, kiedy mówił o Tomaszu, to też w tonie takiego zarzutu za ojcem Woronieckim właśnie postawił taki zarzut, nie? Że zamiast skupić się na bycie, to nowożytna filozofia od Kartezjusza skupia się na samym myśleniu. I to jest dziwny zarzut, ponieważ z punktu widzenia takich osób jak ja, które bardziej obawiają się popełnić błąd niż błądzić we mgle, to jakże można badać byt, o ile się najpierw nie uczyni przedmiotem badania samego narzędzia, któremu zamierzamy się posługiwać. A filozofia nowożytna za to właśnie jest krytykowana przez tomistów. Zgadza się, bez wątpienia trzeba to narzędzie zbadać, natomiast myślę, że nie można powiedzieć o świętym Tomaszu czy nawet Arystotelesie, że tego narzędzia nie badał. To znaczy, badając ludzką duszę, jak najbardziej bada te władze poznawcze, tak? I ten aspekt jest, natomiast punkt ciężkości bez wątpienia jest zupełnie inny, to znaczy ten aspekt jest, ale nie jest on tak bardzo podkreślony jak u filozofów współczesnych. Można by ten zarzut faktycznie sformułować inaczej, być może lepiej, na zasadzie, że im bardziej idziemy w kierunku filozofii nowożytnej, tym częściej ważniejszy staje się sam proces myślenia od obiektu poznania. Może to dobrze, bo jeżeli ten od jakości tego procesu myślenia zależy jakość poznania wszystkiego, do czego tego narzędzia będziemy używać. Czy to tak nie jest? Jeśli to służy temu, żeby udoskonalić proces poznania, to tak, tylko jeśli to służy ostatecznie temu, żeby zanegować wszelkie możliwości poznawcze, to... Może taki jest wniosek, tak nikt nie chciał, ale jak się czyta na przykład Hume'a, no to tam nie widać entuzjazmu do tego, on z bardzo wielką rezerwą i tak no właśnie bez entuzjazmu dochodzi do tych swoich sceptycznych wniosków. Ale właśnie ta kwestia jakości to jest ciekawa, bo na przykład ksiądz mówi, że Arystoteles badał duszę. No to wyjaśnijmy sobie, na czym polega to badanie. No to badanie, tak z grubsza rzecz ujmując i tylko troszeczkę przerysowując, to co ksiądz nazywa badaniem duszy, to jest wymyślanie domysłów, jak mógłby działać umysł, bez żadnych podstaw i bez żadnych sposobów sprawdzenia prawdziwości tych domysłów. To ksiądz nazywa badaniem. To znaczy, Arystotelesa przytoczyłem tutaj tak bardziej siłą rozpędu, to znaczy przede wszystkim znam świętego Tomasza, a nie samego Arystotelesa. Tomasz bada duszę chyba dokładnie w ten sam sposób. To zależy, znaczy dziwny sposób przedstawienia, ale co to znaczy? Człowiek jest istotą zdolną do autorefleksji, czyli możemy obserwować nasze procesy myślowe i to robił Tomasz i to wcale nie jest mało, to znaczy niekoniecznie tutaj najbardziej miarodajne, to znaczy jest istotne, ale niekoniecznie najważniejszym aspektem jest badanie anatomii mózgu, tak? To jakby sam aspekt, to już jest dosyć krytyczny aspekt, gdy sprawdzamy, aha, to się dzieje tak, że mamy jakieś zmysłowe poznanie, że później wyciągamy z tego jakiś wniosek. To są rzeczy, które wcale nie są oczywiste i które gdzieś tam ktoś musiał kiedyś wypowiedzieć, ktoś kiedyś musiał sformułować. I później badanie tego, na ile obraz ten w naszej głowie odpowiada temu, co jest na zewnątrz, to są niezwykle krytyczne i racjonalne sposoby badania. Ale czy zgadza się ksiądz, że wyciąganie z tego, że patrzymy i widzimy, wyciąganie z tego wniosku, że istnieje dusza duchowa, która jest formą ciała, która jest złożona z następujących władz, w ramach których jest następująca hierarchia i że ta dusza to w ogóle wyznacza prawidłowy cel, naturalny cel bytowania i tak dalej, i tak dalej. Czy to zgodzi się ksiądz, że to jednak są wątłe podstawy, że poznajemy zmysłowo i wykonujemy jakieś operacje na tym, co się pojawia w naszym umyśle, to jednak chyba jest bardzo daleka droga do
ontologii duszy, taką jaka była u Arystotelesa czy u Tomasza, że jednak trzeba bardzo, bardzo wielkiej śmiałości, moim zdaniem nadmiernej śmiałości rozumu, żeby od jednego przejść do drugiego. Nadmierna śmiałość rozumu zarzucona tutaj świętemu Tomaszowi z Akwinu. Ja myślę, że on by się nawet nie obraził o ten zarzut. To znaczy, tak jak pan to przedstawił, to być może byłaby to rzeczywiście nadmierna śmiałość rozumu. Natomiast przedstawił pan to w sposób jednak okaleczony. To znaczy, wnioski, które wysnuwa święty Tomasz, przedstawił pan cząstkowo i skokowo, czyli no, jednak tak, jest to forma ksiądz parodii, wspomniał, jednak mimo to, wszystko. To ksiądz wspomniał, że to badanie poznania zmysłowego i tak dalej doprowadziło do tych wniosków o duszy. Mnie się wydaje, że oczywiście dostrzegam, że tam jeszcze kilka kroków zostało dokonanych, ale i jednak mimo wszystko, jeśli chodzi o... stron, tak, no to jednak... Zgadza się, ale mimo wszystko no warto uświadomić sobie i innym, że teologia tomistyczna jest zbudowana na tym samym korzeniu. Oczywiście ja nie mówię, że to jest to samo, żebym był dobrze zrozumiany, ale jest zbudowana na tym samym korzeniu o podobnej wiarygodności jak fizyka arystotelesowsko-tomistyczna, która jest monumentalnie, jakby to powiedzieć ładnie, nieużyteczna. Która, o tak powiem, która poniosła monumentalną klęskę w historii w porównaniu z fizyką, która przyjęła zupełnie inne założenia co do rzeczywistości. Że jakby z tego samego pnia Arystotelesa wychodzi katolicka teologia ta przedsoborowa i jest dokładnie tego samego, na tej samej logice zbudowana fizyka Arystotelesa, która poniosła monumentalną porażkę w XVI wieku. To chyba nie musi świadczyć źle o teologii katolickiej, ale jednak może. Jest to znowu zdecydowanie, to ciekawe, bo często pan stawia zarzut, że wyciągamy jakieś przesadne wnioski z niewystarczających przesłanek. Należy zwrócić od razu na to uwagę, że Arystoteles, oczywiście, że on starał się badać rzeczywistość tak, jak potrafił i jest zrozumiałe, że nie posiadał narzędzi do tego, żeby zbadać wszystkie elementy rzeczywistości. No i jest zrozumiałe, że nie był w stanie zbadać, jak działała fizyka molekularna na przykład. Nie ma w tym, moim zdaniem, zupełnie nic zaskakującego. To znaczy badał rzeczywistość zgodnie z tym prostym, zmysłowym poznaniem i później starał się je logicznie wytłumaczyć. I okazało się, że jego wytłumaczenia, pomimo iż logiczne, nie odpowiadają rzeczywistości. I nie ma w tym nic jakoś szczególnie, moim zdaniem, szokującego. Nie zmienia to faktu, że w innych rzeczach, gdzie porusza się ściśle na polu logiki, jego przemyślenia mogą być bardzo, bardzo słuszne. I tutaj wnioskowanie o duszy człowieka, zwracam na to uwagę, że ono jest ściśle niematerialistyczne, to znaczy Arystoteles tam się nie wypowiada, ani święty Tomasz o tym, o jakby budowie ciała człowieka i o jego systemie nerwowym i tak dalej, i tak dalej. Wypowiada się o tych skutkach, które są obserwowalne i później no ten ciąg myślowy później wyciąga wnioski, które są ściśle logiczne i nie są na poziomie opisu jakby prostych, materialnych przebiegów, które można łatwo sprawdzić i zweryfikować. A więc mamy mniej więcej te same środki do weryfikowania myśli Arystotelesa, co on sam, a mamy lepsze środki do weryfikowania jego fizyki niż on sam. Tak, tylko ksiądz to przedstawia, jakby Arystotelesowi brakowało tych narzędzi, ale że zasadniczo on robił to samo, co dzisiaj robią naukowcy. A to tak wcale nie jest, bo metoda, którą czy jakby paradygmat, którym z nim jest bardzo ważny problem, który się odnosi do tematu naszej dyskusji. Problem z fizyką Arystotelesa nie polegał na tym, że on nie miał mikroskopu. Problem polegał na tym, że on miał zupełnie inną wizję świata z dwiema głównymi fatalnymi założeniami. Esencjalistycznym, to znaczy, że z naszego abstrakcyjnego poznania natur rzeczy możemy później wyprowadzać przewidywania dotyczące zachowania się ciał o różnej naturze i prymat przyczyn celowych w wyjaśnianiu. Obie te rzeczy
odciągają uwagę od poznania empirycznych, mechanistycznych przyczyn sprawczych i przenoszą ciężar poznania na rozumowanie, które musi poznać esencję, które musi poznać naturę bytów i które musi poznać przyczyny celowe. I tu się koncentrowało wyjaśnianie. Rewolucja XVI wieku w nauce zawdzięczamy rewolucję naukową XVI wieku temu, że całą tę metodologię Arystotelesa wyrzucono i zastąpiono ją ujęciem atomistycznym, mechanistycznym, gdzie szuka się, jeżeli jakichkolwiek przyczyn, to wyłącznie przyczyn sprawczych. I dlaczego Arystoteles utknął w tym miejscu, które było tak nieproduktywne? Właśnie dlatego, że nadmiernie zaufał zdolności rozumu do stwierdzenia o to jest prawdziwa zasada rzeczywistości. To jest obiektywny opis rzeczywistości. Wyciągnąłem wnioski i już wiem, że one są na pewno prawdziwe. I to zamknęło rozwój nauk na przykład na ponad 1000 lat, czy nie? To jest bardzo, bardzo ciekawa myśl, bo zamknęło rozwój nauk. No właśnie, myślę, że to jest zasadniczo całkiem dobry zarzut wobec Arystotelesa, choć pewnie można by się co do pewnych szczegółów kłócić. Natomiast co do tego ostatecznego wniosku, że zamknęło to rozwój nauk, to nie byłbym do końca pewien, ale po kolei. Bez wątpienia u Arystotelesa ten ciężar jest niewłaściwie rozłożony. To znaczy, tak, u niego poznanie rozumowe jest zbyt mocno niejako oderwane od tego poznania zmysłowego, czyli zbyt mało to jest to badanie. Natomiast chciałbym zwrócić na to uwagę, że ta rewolucja naukowa, nowożytna rewolucja naukowa, nigdy by się nie odbyła, gdyby nie chrześcijańskie średniowiecze. To znaczy nigdy nie odbyłaby się w tej konkretnej formie, w której się odbyła, w tych konkretnych miejscach, w których się odbyła, gdyby nie średniowieczne uniwersytety i między innymi właśnie na przykład święty Albert Wielki, nauczyciel świętego Tomasza, który był wybitnie naukowcem w naszym współczesnym znaczeniu tego słowa, choć oczywiście w wielu rzeczach wiele rzeczy nie wiedział na poziomie takim czysto naukowym. Jednak no on właśnie, to jest właśnie ten filozof, który bierze lupę, tak, i bada, a to tak obrazowo oczywiście z tą lupą, ale faktycznie schodzi do rzeczywistości i zaczyna ją badać. I chrześcijaństwo wybitnie temu sprzyja. Dlaczego? Arystoteles nie miał tego głębokiego przekonania, które później, które mają, było i w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie, że dzieło stworzenia jest dziełem dobrym i racjonalnym, że tam wszystko stworzyłeś według miary i liczby, mówi już Stary Testament, wychwalając Pana Boga. Ależ przecież Grecy mieli takie założenie. Że mogły się u nich starzyć, to nie zmienia faktu, że takie założenie może się pojawić zasadniczo wszędzie. W sensie może się pojawić filozof, który takie założenie ma. Natomiast w chrześcijaństwie było to kluczowe założenie, tak podstawowe, które niekoniecznie musiało wydać nauki w tej formie, w której wydało, ale które zasadniczo im sprzyja. Które nie jest, znaczy bardzo trudno rozplątać, ile w nim było z chrześcijaństwa, a ile było w nim z Grecji. Ja bym powiedział, że jeżeli próbuje się to rozplątać, to wnioski są dość nieoczekiwane, bo tak naprawdę mówimy, bo ksiądz mówi, że w ramach chrześcijaństwa rozwinęła się nauka. To jest mniej więcej ćwierć prawda, bo powiedzmy precyzyjniej, w ramach chrześcijaństwa łacińskiego. I to jest ważna uwaga, dlatego że to oznacza, że nawet jeżeli chrześcijaństwo zawiera w sobie tego typu założenia, które sprzyjają nauce, to bardzo łatwo mu zgubić te założenia, bo ani w prawosławiu, ani w żadnej innej, czy etiopskiej, czy no brzydko mówiąc, nestoriańskiej, czyli tej wschodniej odmianie chrześcijaństwa, no nie pojawiło się to. To się pojawiło tylko w chrześcijaństwie zachodnim. Moim zdaniem dlatego, że w chrześcijaństwie zachodnim doszedł do głosu ten wątek grecki, bo przecież założenie, że świat może mieć, rozmawiamy cały czas o Arystotelesie, który jako żywo katolikiem być nie mógł z oczywistych przyczyn. Grecy mieli przecież to pojęcie logosu, jakiejś fundamentalnej racjonalności, jakiegoś umysłu czy jakiejś pneumy, która w jakiś zrozumiały sposób
zorganizowany sposób porusza światem i mało tego, zauważyli, że człowiek ma w sobie jakąś cząstkę tej racjonalności, jest jakaś odpowiedniość między racjonalnością świata a racjonalnością człowieka. To jest całkowicie przedchrześcijański pomysł grecki i w chrześcijaństwie zachodnim ze względu na okoliczności polityczno-historyczne, o których tutaj na pewno nie będziemy zaczynać mówić, to doszło do głosu. Ale że ksiądz wspomina Alberta Wielkiego, że w ramach Arystotelesa metoda empiryczna, bo to jest klucz do sukcesu współczesnych nauk, że metoda empiryczna, jasne, że ogólne założenia o poznawalności świata są potrzebne, ale one były przez setki lat. Metoda empiryczna przyjęta jako kluczowa jest kluczem do, jest wyjaśnieniem, czy najważniejszym aspektem tego sukcesu rewolucji naukowej i ona, czy to w przypadku Alberta Wielkiego, czy to w przypadku Roberta Grosseteste, czy jakkolwiek się wymawia jego nazwisko, czy Rogera Bacona, czy innych empiryków średniowiecznych, ona się niespecjalnie przyjęła i Albert Wielki, bo nie ma na nią miejsca w systemie arystotelesowskim i Albert Wielki jest fantastycznym przykładem. Albert Wielki się składa z takich dwóch filarów, przyrodniczego i metafizycznego. I w nurcie metafizycznym znalazł znakomitego naśladowcę w postaci kontynuatora i tak dalej, w postaci Tomasza. Gdzież jest podobnej prominencji, podobnego geniuszu, podobnego znaczenia przyrodnik, który by kontynuował myśl Alberta Wielkiego? Bo chyba nie jest to przypadkiem, że nie ma kogoś takiego w XIII wieku. Tak, nie jest mi znany żaden z uczniów Alberta Wielkiego, który byłby wielkim przyrodnikiem. Może natomiast wracając do myśli troszeczkę wcześniejszej, to tak, to chciałbym zwrócić na to uwagę, że myśl grecka we wschodnim chrześcijaństwie była bardzo obecna, to znaczy przed upadkiem Konstantynopola. Mogło, gdybyśmy chcieli zrzucić naukowość na barki myśli greckiej, to w zasadzie raczej powinniśmy się jej spodziewać na wschodzie niż na zachodzie, na tym barbarzyńskim przecież zachodzie, który był najechany przez Germanów. To znaczy moim zdaniem bez wątpienia myśl grecka odgrywa tutaj znaczącą rolę, natomiast nie jest tym jedynym czynnikiem, to znaczy musi być jeszcze i wiele innych czynników. Być może myśl rzymska, ta taka bardzo prawna i konkretna również odegrała tutaj pewną rolę, że właśnie ta kultura, powiedzmy tak, ujmowania wszystkiego w karby prostego prawa, być może ona też odegrała rolę w skłonieniu się ku empirii, a nie tylko ku logicznemu wnioskowaniu. Przyczyny mogą być różne. A propos Alberta Wielkiego jeszcze tylko, że nie było na to miejsca. No, wszystko, co wielkie, rodzi się w bólach. Tak? No, jest to zrozumiałe, że są jacyś pionierzy, którzy coś wyprowadzają gdzieś tam do przodu i że nie zostaje, nie mają od razu tego kalibru kontynuatorów. No, myślę, że nie ma w tym nic jakiegoś bardzo, bardzo dziwnego. No, zwłaszcza, że faktycznie Albert Wielki wyprzedził tutaj bez wątpienia swoje czasy, ale jest jakimś człowiekiem, który wyznacza jakiś kierunek na pewno. Lub jest ewenementem, który nie pasuje logicznie do kontekstu, w którym powstał. Jednak no, nie pasuje logicznie. Trzeba spojrzeć na całość, na cały system uniwersytecki w Europie. Oczywiście, że on jest taki ściśle prawno-metafizyczny, teologiczny, tak? Tak. Ale jednak jest już właśnie rzymski. To znaczy jest taki bardzo uporządkowany, jest właśnie mocno racjonalny i nie przez przypadek tam wejdzie, bo to ciekawe w swoją drogą, w jaki sposób ta empiria wchodzi do świata zachodniego, bo jakie nauki jako pierwsze są takie typowo empiryczne czy empiryczne, czy to są kwestie z badania ruchu gwiazd, czy można je już określić jako... Jeśli chodzi o słynne przykłady, to jak najbardziej, no, jeśli chodzi, znaczy nie, cała fizyka, no ale najsłynniejsze są te przykłady, kiedy jakby
poddając w wątpliwość, czy na pewno jest dobrym pomysłem po półtorej godzinie rozmowy zaczynać ten kolejny temat, to tylko odpowiadając tak pokrótce na te pytania, bardzo, bardzo ważne było zastosowanie metody empirycznej w astronomii przez Galileusza ze słynnymi przykładami, w ogóle po raz pierwszy skierowania metody empirycznej w postaci lunety na przedmioty, które były przedmiotami astronomii, właśnie takiej racjonalistycznej, arystotelesowskiej, więc jak najbardziej. Ale tylko najważniejsze, żeby, tak jak mówię, wydaje mi się, że nie jest to dobrym pomysłem teraz ten temat kontynuować, tylko na jedną rzecz chciałem odpowiedzieć z tego, co ksiądz powiedział, że na wschodzie, jeżeli by ten klucz do nauki zachodniej leżałby w filozofii greckiej, to we wschodnim chrześcijaństwie należałoby się bardziej tego spodziewać, albo przynajmniej tak samo. Otóż nie, dlatego że filozofia grecka musi móc dojść do głosu, a filozofia grecka ma ten mankament, który jakby był widoczny dla wszystkich, co najmniej od czasu procesu Sokratesa, że filozofia grecka jest destruktywna dla systemu społeczno-politycznego. Musiał się pojawić kontekst społeczno-polityczny, w którym merytoryczne, racjonalne argumenty mogły w ogóle, że ktoś był w ogóle zainteresowany nie utrzymaniem swojej władzy po prostu jako cesarz rzymski na wschodzie, tylko był zainteresowany wydobyciem z filozofii greckiej najbardziej merytorycznie, racjonalnie przekonujących argumentów. I ten kontekst pojawił się tylko na Zachodzie w postaci konfliktu między papieżem i cesarzem o rząd dusz. I obaj panowie stwierdzili, że opłaca się wytworzyć takie środowisko, które będzie się zajmować właśnie tylko wytwarzaniem najbardziej racjonalnych argumentów metafizycznych, prawnych, że to jest użyteczne. Tego na przykład we wschodnim chrześcijaństwie nie było. No to jakby odpowiadając na te kwestie. Ale tak jak mówię, to jest ogromny temat, którego nie wiem, czy dobrym pomysłem jest kontynuować dzisiaj. Już nie będziemy w to wchodzili, choć bardzo podoba mi się, i to takie dobre zakończenie, gdzie się zgodzimy, bardzo podoba mi się ta myśl a propos konfliktu papiestwa z cesarstwem, które miało pewien wpływ na naukę. To jest zasadniczo, uważam, bardzo kulturotwórcze i dobre, gdy te dwie władze ze sobą rywalizują, to znaczy gdy potrafią znaleźć dla siebie miejsce bez tego, że jedna ewidentnie dominuje nad drugą. To jest zasadniczo korzystne. Ja bym jeszcze dodał do tego obrazu, znaczy zbawienną to bym nie przesadzał. Myślę, że ważną, tak bym to na razie ujął. Natomiast ja bym do tego jeszcze dodał, że poza jedną i drugą władzą, co do której na Zachodzie szczęśliwie się złożyło, że były ze sobą w konflikcie, w przeciwieństwie do wielu innych cywilizacji, to jednak nie usuwa zagrożenia dla zwykłego człowieka ze strony tego, że te władze mogą się dogadać, przynajmniej potencjalnie, i że warto jeszcze takie zabezpieczenie w postaci pewnej oddolnej kontroli i władzy wywodzącej się ze zgody rządzonych też dodać. I to jest pomysł bardzo nieoczywisty dla średniowiecza katolickiego. To dopiero jakby osoby, które zaczęły formułować uzasadnienie władzy pochodzeniem jej od ludu, no też niespecjalnie się komponowały logicznie w katolickim średniowieczu. A to co dzisiaj obserwujemy, że jednak ludziom wydaje mi się, żyje się lepiej niż w takiej sytuacji średniowiecznej, wynika być może również stąd, że poza tym bezpiecznikiem, że te dwie potężne władze zamiast skupić się na utrzymywaniu się przy władzy i uciemiężaniu ludu, to jednak są skupione na walce między sobą i lud na tym korzysta, to jednak myślę, że warto dodać jeszcze taki bezpiecznik w postaci tego, żeby lud też miał coś do powiedzenia tym wszystkim. A to w katolickim średniowieczu chyba nie było oczywiste. Zasadniczo bezpiecznik wydaje się być na miejscu, ale nie mieszałbym go od razu z pochodzeniem władzy. Natomiast no, nie od razu Rzym zbudowano, jak wiadomo, i komu się ostatecznie żyło lepiej, to nie jest...
jestem taki pewien i jeszcze czas pokaże, jak też nam się będzie żyło w nadchodzących latach, ale myślę, że to już jest faktycznie chyba czas powoli, żeby naszą rozmowę kończyć. Także ja z mojej strony bardzo za tą rozmowę dziękuję. Zgodnie z tą odwieczną zasadą o miłych i sympatycznych rozmowach, o której pan wspomniał, faktycznie ta rozmowa moim zdaniem była... Udowodniliśmy, że ta zasada tak obowiązuje jest. Dzisiaj. Tak. Ja również bardzo serdecznie księdzu dziękuję za zaproszenie, dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że to nie ostatni raz, no bo tak jak wspomniałem i tak jak chyba było widać podczas rozmowy, jest bardzo wiele ważnych i ciekawych rzeczy, o których warto, moim zdaniem warto, żebyśmy porozmawiali. Jak najbardziej. A więc pozostajemy w kontakcie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do zobaczenia.